Witaj, życzę bliska. Trzymam dzisiaj spałam tylko 3 godziny i sorry, że nie włączyłam w ogóle mikrofonu, także może troszkę kiepski dźwięk, ale tak tylko chciałam powiedzieć parę słów. Dzisiaj myślę, że też nagram, jednakże teraz wróciłam do szkoły jakąś godzinę temu może. Zjadam już obiad i będę musiała jeszcze iść z psem i narysować coś tam technik. No, na technikę, na plastykę, co nie jest zbytnio przychylnym. Tym, gdyż spałam po 3 godziny. Jak już proponuję powiedziałam, bo nawet nie pamiętam, że powiedziałam. Proponuję teraz, że pójdę w kimę. Jakoś chociaż minimalnie to odespać, a później się zobaczy. Więc psem trzeba będzie jeść i jeszcze zrobić plastykę. A z plastyki pewnie mi zajmie to parę godzin, bo w sumie jestem taki zasrany perfekcjonista, żeby dostać tą szóstkę za to, także... Zobaczymy, jak to będzie ogólnie, no ale będzie grubo. Także za dużo dzisiaj tak pewnie nie będę mówić. Tylko może... Zresztą kamer nie nastawi, nie zrobię time-lapse'a, tylko może moje wyniki pokażę ewentualnie tego, co zrobię. Także no, także będzie grubo dzisiaj. Nie wiem, czy w ogóle dzisiaj wam to dam, czy jutro, czy w ogóle zobaczycie ten film i tak dalej. Czy skoro to teraz nagrywam, myślę, że go zobaczycie. Także dobra, trzymajcie się, cześć. Witajcie, życzę wam bliska. Wiem, że nie było wczoraj filmu, ale gdyż... Miałam dużo roboty, znaczy robiłam pracę na plastykę, której teraz nie pokażę, bo myślę, że ją zrąbałam. Znaczy według mojej skromnej opinii ją zrąbałam, nie wiem jak inni pewnie nie powiedzą, że jej nie zrąbałam, ale jestem na tyle perfekcjonistką, iż stwierdzam, iż ją zrąbałam. Także proszę mi nie błagać o to, żebym ją pokazała, ewentualnie jak ją kiedyś poprawię, to myślę, że wtedy będzie bardziej godna pokazania, ale teraz naprawdę nie ma co. I jest mi troszeczkę zimno, także będę pod świetlicznym niebieskim kocykiem, bo mogę, bo jestem u siebie. Tak. Także dzisiejszym moim dostałam do tamtą pracę. No, niby 6 dostałam, ale to nie sądzę, że to jest na 6, moim skromnym zdaniem z plastyki. No. Ogólnie dzisiaj miałam przysiedzieć na szek. Dzisiaj miałam siedzieć na WF-ie, ale stwierdziliśmy ze wszystkimi dziewczynami, że skoro matury mają, właśnie pozdrawiam wszystkich maturzystów, to pewnie będzie też złożone na jakieś maty czy coś na segmenty, czyli tak nie warto w ogóle iść i się urwałam z WF-u 2 godziny, ale w sumie sobie lekcyjne ominęłam i dobrze się z tym czuję i jest fajnie. Także tego. Naprawdę dzisiaj nie mam żadnego pomysłu na ten odcinek. Także i na to pewnie też nie będę miała, także jeżeli chcecie, bym powiedziała się na jakikolwiek temat czy coś, to polecam napisać po prostu w komentarzu, gdyż będzie to bardzo pomocne dla mnie. No bo w sumie miło czasem usłyszeć coś, o czym chcielibyście, znaczy przeczytać coś, o czym wy chcielibyście, żebym ja się wypowiedziała na ten temat jakiś tam dany, bo wiadomo, że na przykład na Asku nie chce mi się czasami pisać wykładu na 3 strony A4, żeby coś powiedzieć. Na przykład tak, na takim vlogu coś mogę bez problemu mówić, co mi tam na duszy siedzi. Dzisiaj mogę powiedzieć parę słów o tym, powiedzmy, co bym chciała zrobić, osiągnąć czy coś w życiu dalej, chociaż tak naprawdę nikogo nie interesuje, no ale w sumie dlaczego nie. Na 18 zawsze jest takie przeświadczenie, że się kupuje, znaczy nie kupuje, tylko daje się pieniążki, nieważne, na prawo jazdy B. Ja B nie będę chciała, gdyż będę chciała A. A dlaczegoż to A? Powiecie. Gdyż raczej A2, bo teraz się przepisy zmieniły i teraz już od tamtego roku, od 18 chyba stycznia bodajże, się zmienił przepisy i teraz dodano AM prawo jazdy i dodano A2. Także A2 jako 18 to wiadomo, gdyż chciałabym mieć swoje 2 kółka i póki co oczywiście, no mogłam w sumie, ale znaczy biorąc w ogóle, że urodziłam się w grudniu, no to przysługiwałby mi najwyżej jakiś sam motorower do 50 cm3, także to nie byłoby to nic wielkiego. Ale już jakbym osiągnęła 16 lat, co się stanie dopiero w grudniu 21, jak ktoś dokładnie bardziej pytał, no to wtedy mogę coś na 125 cm3 jeździć. Czyli to też mimo wszystko nie byłoby to jakieś tam wielkie i tak dalej, ale zawsze by było coś. Także
W sumie fajnie było mieć. No i tak jako 125 myślałam o nadchodzące BR-125 właśnie. No to w sumie bardzo fajny, lekki, zwinny, dosyć motocykl, dosyć niski też, przede wszystkim niski. Z różną zaletą w sumie do najwyższych osób nie należy. Także no w sumie całkiem fajna maszynka. A na A2 to jeżeli oczywiście kasy i tak mi to nigdy nie starczy i prawdopodobnie go nie będę mieć. Ją raczej. Zresztą w sumie zależy jak na to spojrzeć. Ale chciałabym mieć kawę Kawasaki Ninja 1050R. Zieloną oczywiście. To jest piękny motocykl. Naprawdę. Znaczy do turystyki średniej. Znaczy jest troszkę wygodniejsze ułożenie niż jakieś tam typowe ścigi, ale no do turystyki raczej się nie nadaje. Aczkolwiek bardzo fajny. Bardzo fajny taki na początek coś tam to jest polecany przez wielu. No. Także tak ogólnie się interesuję dwoma kółkami od... W sumie zawsze jakiś tak, jakby taki dzieciak 12-letni czy coś chciało się mieć swojego kółka, jakieś tam skutery czy coś bardziej wtedy interesowały. Obecnie raczej nie kupiłam sobie skutera, tylko coś bardziej z biegami, no bo tak automat to tak... Niby łatwo, ale to taka, że zarobi się z jazdy, bo zawsze tak... Jak na kiblu trochę. Oczywiście nie obrażam tutaj właścicieli skuterów, gdyż znam dosyć dużo osób, które mają i niczym nie ujmują normalnym motocyklistom. Znaczy normalnym, to też źle zabrzmiało. No ale tak, to już jest. No i co zrobić? No tak. Każdy jakoś zaczynał. O, tak to nazwijmy. To raz, a dwa, co bym takiego bardziej chciała, znaczy jako, zawsze mi się marzyło, pewnie to tak się nigdy nie zdarzy, bo w sumie polskie realia to są dupa, a nie realia i zero tutaj przyszłości, o ile póki co nic się nie zmieni, to rządy się nie zmienią i tak dalej, to myślę, że w ogóle nie będzie żadnych szans, żeby to się w ogóle spełniło. Chciałabym pracować przy filmie i tak dalej, jako tam może operator kamery, czy operator planu filmowego, to już w ogóle było fucha jak diabli, żeby tworzyć, bo to jest coś dla mnie coś pięknego. Czy masz powiedzmy lustrzankę czy coś, no to zacznijmy powiedzmy to kupić lustrzanek, oczywiście nawet, której nawet nie mam, no ale to już tylko z czego. Że masz i tworzysz i tam możesz ustawiać i patrzysz na ten kadr i możesz robić z nim co ci się nie podoba i nawet masz kontrolę nad tym co się dzieje, tworzysz, to jest coś pięknego. Osoba, która więcej nigdy zbytnio nie miała z tym styczności, to może tego nie zrozumie, albo ktokolwiek, kto się tym w ogóle nie interesuje, to też tego nie zrozumie. A osoba, która bardziej się tym interesuje i przynajmniej może tak czuć trochę tak jak ja, bo i tak ja jestem dziwny człowiek, to jest coś pięknego, że masz i tworzysz i możesz robić w sumie wszystko i wszystko w swoich rękach i możesz tworzyć tę spnienkę no i w ogóle wow. A biorąc uwagę nasze polskie raja, to prawdopodobnie nigdy mi się to nie uda, jeśli żadne mam studia czy tak dalej, bo pewnie i tak skończę na frytkach w McDonaldzie, uczęszczając na jakiś bardzo oblegany kierunek, który być może, z podkreślenia być może, będzie miał jakąkolwiek przyszłość w tym kraju. Ewentualnie jakiś wyjazd za granicę, ale nie wiem, kiepsko mi się to widzi, bo lubię tą dziurę. Może nie jako polityków i tak dalej, bo ich na chętnie wystrzeliła w powietrze, albo w ogóle zmieniła rządy jakichś młodych ludzi, którzy naprawdę mają pomysł na ten kraj, a nie ciągle ludzi, którzy ciągle siedzą przy korycie i tylko to robią, a nic innego więcej nie robią. Może by się coś zmieniło, nie wiem, ale póki co raczej nic nie rokuje na lepiej, na jakąś poprawę tego obecnego stanu i tak dalej. Także no. Także pewnie i tak będę skończył na frytkach albo coś tam i będę studiować jakieś, nie wiem, coś, co jest teraz modne i być może ma jakąś tam szansę na zdobycie pracy i tyle. No cóż zrobić. Co jeszcze bym bardzo chciała? Kompa może teraz zostanę, ale wątpię. Kompa i tak mi się przyda, wiadomo, montaż i tak dalej. To też mogłam się przynajmniej rozwijać przy montażu filmów i tak dalej. Przy
też tworzeniu, bo w sumie Lustrzanka mógł pożyczyć, ale kompa już tak nie za bardzo, a ja lubię sobie siedzieć długo, lubię sobie dłubać przy tym filmie, lubię sobie siedzieć i wlewać tam praktycznie całe swoje ja i jestestwo w to i to będzie, to by było fajne, ale nie mam na czym, bo teraz ogólnie mam, aktualnie mam gówno, nie kompa, mam sprzęt na wungiel i taki jeszcze brunatny, jeszcze starszy od kamiennego, także to już w ogóle interesujące bardzo, nie. Czekaj, co było pierwsze? Brunatny czy kamienny? Chyba kamienny. Źle powiedziałam. Nie wiem. Nie wiem, nieważne. Nieważne. Także... To są takie parę rzeczy, których bym chciała. No i gitara też było w sumie fajne, tak... Fajnie było sobie pograć. Trochę teraz sobie coś tam gram, ale to nie jest nic wybitnego, bo gram na starym klasyku z 84 przerobionego. W oryginale z 7 strun na 6 strun i no... To nie był bardzo ambitny odcinek. No ale co zrobić? Tak już wyszło, no i tyle. Nie wiem, nie umiem myśleć czasami. Jeśli chcecie, to napiszcie mi, o czym chcielibyście, żebym powiedziała, czy coś, to by było w sumie fajnie, ale ja aktualnie nie mam żadnych pomysłów nad siebie i nigdy nie mam zbytnio. Także potem jest taki efekt, że miałam pół roku filmów, coś prawie pół roku. Wiesz, ja po prostu albo tracę chęci na to, albo w ogóle nic nie chcę mi się nagrywać, albo wyglądam jak podmokły szok, albo coś w ten deseń. Takie życie. Także no, piszcie. I Song of the Day. Z tych lżejszych pamiętam, że było chyba Government Hooka od Gagi. Na pewno też mi teraz to zjedziecie. A z cięższych było... Właśnie co było? Pamiętam, że było coś od Bloodbath. Tylko nie wiem, ja nie pamiętam jak się czyta. Anyway, tu wam się wyświetli teraz ten utwór. Ale to jest dosyć bardzo ekstremalny utwór. I raczej nie proponowałam go, bo mimo wszystko jeszcze o ile black metal da się słuchać, to taki typowy brutalny death metal, gdzie słuchając ma się obraz wanny pełnej flaków, słucham to tak trochę... Także mam jeszcze tutaj Kabana z Dobranocka, była jeszcze troszkę niżej, także niech będzie Dobranocka. Tak po prostu niech będzie. Ale tutaj ciągle mam ten utwór tutaj dać. Także utworu Song of the Day za dzień poprzedni nie dam, bo było You Got To Go, też nie pamiętam czego. Dobra, nieważne. To będzie bardzo wujowy odcinek, więc na pewno łapę w dół, no ale nie będzie. Także komentujcie, subskrybujcie, a w ogóle nie żałujcie. Jestem Blaka, sorry, pozdrawiam z Siemka. Nie mam humoru na nic, no ale... Ale już nie będzie, niech to będzie zapchaj dziura kolejna. Bałam się, że tak właśnie będzie, no ale... Siemka.